Znać historię swego miasta to obowiązek. Ja twierdzę, że także i przyjemność. Historię wychodzącą poza monografię, przewodniki, zatem ciekawą, okraszoną anegdotą. Taką prawdziwie białostocką, wielowątkową, barwną. Białystok miał liczny garnizon w czasach hetmana wielkiego koronnego Jana Klemensa Branickiego. W 1812 roku pojawiły się w mieście oddziały napoleońskie. W 1931 roku w pałacu kwaterował feldmarszałek rosyjski Iwan Dybicz. Rosjanie zbudowali 4 kompleksy koszarowe w ostatnich dziesięcioleciach XIX stulecia. Znaczenie militarne Białegostoku potwierdziła I wojna światowa i największa bitwa w dziejach miasta rozegrana 22 sierpnia 1920 roku. Józef Piłsudski nazwał ją klęską 16. Armii Sowieckiej. Po nastaniu pokoju w naszym mieście kwaterowały następujące jednostki. 10. Pułk Ułanów Litewskich, 42. Pułk Piechoty imienia generała Jana Henryka Dąbrowskiego, 14. Dywizjon Artylerii Konnej. W koszarach centralnych rozmieściły się Komenda Garnizonu i Ośrodek Zapasowy Pułków Kawalerii. Znajdujemy się na terenie koszar imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Koszary zbudowane jeszcze w okresie carskim, czego dowodem najstarsze tutaj baraki żołnierskie, w takim stylu można powiedzieć syberyjskim, doskonale zachowane, to naprawdę jest cenność architektoniczna. Pułk formował się od grudnia 1918 roku w Czrzewie, w rejonie Pietkowa, bo przecież tu jeszcze w Białymstoku byli wówczas Niemcy. Ma piękną kartę w następnych latach. 8 maja 1920 roku ułani litewscy z tego 10. pułku poili swoje konie Chęca Kijowem w Dnieprze. Potem walczyli pod Ciechanowem w armii generała Sikorskiego. Wreszcie losy rzuciły ich nad Niemen, gdzie brali udział w bitwie nadniemeńskiej i dołączyli do wojsk tzw. Litwy Środkowej. Zatem dopiero w 1922 roku mogli przybyć do Białegostoku. Tu zostali aż do kolejnej wojny. Była to ozdoba miasta. Ułani, miłość nie tylko kobiet. 27 sierpnia 1939 roku pułk wymaszerował, bo zbliżała się kolejna wojna. A więc wypad na Prusy Wschodnie, potem walki na szlaku na Białowieży, między innymi wieś Mień i z Białowieży pod Kock. Ten pułk miał bardzo długi szlak bitewny, aż do 5 października 1939 roku, a potem był jeszcze otwarzany w formule Pułku Konspiracyjnego Armii Krajowej. 42. Pułk Piechoty zaczął się formować w grudniu 1918 roku na ziemi włoskiej. Następnie znalazł się we Francji i z armią generała Józefa Hallera dotarł wczesnym latem 1919 roku do Polski. Wziął udział w zaślubinach z Bałtykiem. W 1920 roku walczył na Podolu. Wziął udział w wyprawie kijowskiej. Bronił się przed atakami armii konnej atamana Semena Budionnego. W sierpniu 1920 roku 42. Pułk znajdował się nad Wkrą, a koniec wojny zastał go znów na terenach zaburzańskich. Po wojnie piechurzy zajęli koszary w Białymstoku przy ulicy Traugutta. 21 sierpnia 1921 roku otrzymali sztandar z rąk marszałka Józefa Piłsudskiego. Szybko zyskali sympatię mieszkańców. Zaczęto ich nazywać dziećmi Białegostoku. To oni przyczynili się walnie do powstania Jagiellonii, mieli znakomitą orkiestrę, urządzali przedstawienia teatralne. Byli mniej strojni od ułanów, ale przewyższali ich liczebnością i siłą ognia. Przedstawiona sylwetka jest idealnym odzwierciedleniem
żołnierza z września 1939 roku. Ma na sobie umundurowanie, wyposażenie i broń, bez którego nie poradziłby sobie na polu walki. Zacznijmy od hełmu. Hełm wzór 31, bardzo charakterystyczny krój. Różni się tym od innych modeli, innych armii, od tego, że ma charakterystyczny daszek z rantem, fasunek oraz pasek noszony wysoko na brodzie. Góra składa się z czerepu, na który nałożono kamuflaż korek zmieszany z farbą. Niżej mamy szelki tornistra, które są bardzo charakterystyczne. Tornister wzór 35 na plecach. Szelki dodatkowe tornistra łączą się z pasem wzór 31, na który nałożone są ładownice trójkomorowe do karabinka wzór 29. Bardzo charakterystyczne dwie pary, w których mieszczą się po trzy łódki w każdej komorze. Dodatkowo piechur posiada także kurtkę drelichową munduru wzór 36. W warunkach letnich bardzo dobrze sprawiała się ta kurtka i można było ją spokojnie użytkować, była bardzo przewiewna. Z drugiej strony widać zrolowany koc w bardzo charakterystyczną podkowę, przytroczoną do tornistra za pomocą troków, charakterystycznie zwiniane w tak zwanego ślimaka. Tylnia partia tornistra ma na sobie tak zwaną ramkę, do której przytroczona jest menażka wzór 23-31 za pomocą dwóch troków na krzyż. Kolejnym elementem ekwipunku żołnierza z września 1939 roku jest łopatka w skórzanej ramce przytroczona do pasa. Łopatka oczywiście malowana w kolor zielony, tak żeby łatwiej można było wkomponować się w otoczenie. Na ramkę od łopatki przytroczony jest bagnet wzór 24 w uniwersalnej żabce wzór 31. Okładki bagnetu wykonane są z bukowego drewna. Kolejnym elementem ekwipunku jest torba na maskę przeciwgazową wzór 33. Torba na maskę jest barwy zielonej, tak żeby komponowała się z całym umundurowaniem i wyposażeniem. Z drugiej strony żołnierza widzimy chlebak. Chlebak jest bardzo charakterystycznym elementem ekwipunku żołnierza polskiego. Spodnie wykonane z podobnego materiału jak kurtka mundurowa. Jest to drelich w podobnym kolorze. Spodnie opinają spinacze na butach, także regulaminowo założone w bardzo charakterystyczny sposób. Na nogach widoczne są trzewiki malowane przez żołnierzy, pastowane na czarno. Są o tyle charakterystyczne, gdyż ich podeszwa jest obkuta. Uzbrojeniem żołnierza z września 1939 roku był karabinek wzór 29, wzorowana na karabinku systemu Mauser. Strzelał amunicją 7,92. Waga karabinu wynosiła, bez załadowania oczywiście, 4 kg. XLII Pułk Piechoty we wrześniu 1939 roku walczył pod Mnuszyńcem i Nowogrodem. Musiał jednak rozpocząć odwrót z Narwi. Po dramatycznych bojach skapitulował 13 września pod Andrzejewem wraz z całą 18. Dywizją Piechoty. 14. Dywizjon Artylerii Konnej powstał stosunkowo późno. Pierwsza bateria była gotowa 12 lipca 1920 roku. Wkrótce dołączyły dwie pozostałe baterie, a w maju 1921 roku dywizjon objął porosyjskie koszary w Białymstoku przy ulicy generała Józefa Bema. Cały teren był bardzo bogato urządzony. Manerze, stajnie, działownie. Dywizjon nabierał siły, osiągał sukcesy w zawodach konnych, polubili go białostoczanie. W 1937 roku otrzymał sztandar. W asyście był wówczas marszałek Edward Rycz-Śmigły.
dla wojny. We wrześniu 1939 roku dywizjon ruszył wraz z podlaską brygadą kawalerii. Przeszedł cały szlak, poczynając od wypadu na Prusy Wschodnie. Potem były boje w okolicach Ostrowi Mazowieckiej, szlak na Puszczę Białowieską i tak aż pod Kock do 5 października 1939 roku. Pamiętajmy o 14. Dywizjonie Artylerii Konnej. Był dzielny, miał ładną kartę bojową, a stacjonował w Białymstoku.